Cześć, witajcie na moim kanale. Najgorzej, słuchajcie, to jest mieć żonę góralkę. Uparte to takie, że ja pierdziel. Ja muszę w niedzielę gnać w góry. To jest niesamowite. Zamiast se siednąć, YouTube'y pooglądać, to ja zapitalam w góry. Życie. Ale góralki zalety swoje też mają. No, pod moim filmikiem o Outriderze, o Victorinoxie Outriderze, kolega, subskrybent Daniel pisze, że strasznie hałasuje samochód. Że tak wygląda, jakbym tu kręcił gdzieś na parkingu. No i mówią mu, że to statek wycieczkowy. A on mi mówi: jak to statek wycieczkowy w górach? No to mu odpisałem, no to przyjedź, zobaczysz. No i napisał, że jest z drugiego końca Polski, za dużo kombinacji. Tomek.pl, jak mnie słyszysz, ty giździe, to ty jest z Gdyni, nie? Dużo kombinacji jest przyjechać? No, chyba nie. Z Białegostoku, Szokork, długo jest, dużo jest kombinacji, żeby przyjechać? Nie ma dużo. Kto tam jeszcze jest z daleka? Ludzie z daleka, którzy przyjeżdżacie na ZŁAZ. Dużo jest kombinacji, żeby przyjechać. No może trochę jest. O, Emil z Poznania. A nie, istotne. Słuchaj, kolego Danielu. No za darmo to ty ze statku w górach nie zobaczysz. Musisz zapłacić. No nie ma. Tajna rada Outridera. Jest mokro. Jest dość strome podejście. I fajnie, już będę podchodził i no wam zdradzę radę. Wszyscy w górach, jak się miałem, to mówię: dzień dobry, nie? Ja kiedyś, kumpel mi tak powiedział, taki, który chodzi po górach, a mów ahoj. Wiesz, na Słowensko to wszystko można, nie? W ogóle to są jaja, słuchajcie, bo korase nie może być na Babią Górę z Polski, bo jest Babiogórski Park Narodowy, ale ze Słowacji se może. W ogóle korona prezydenta. Miska ryżu z Volkswagenem się kłócą, kto będzie miał władzę. Kora założy własną partię i zostanie premierem i to ona będzie mieć władzę. No ale dobra, moja rada, nie? Mówiłem ahoj, ale ludzie się już przyzwyczaili. Coraz więcej naszych bratków, Słowaków tu chodzi. No i teraz mówię priwiet, albo zdrastwujcie. I już nikt ze mną nie chce rozmawiać, bo wyglądam, jakbym chciał pralkę ukryć. Takie dziady jak ja chodzą serduszkowym szlakiem. No tyle nam zostało już na starość, co by se pochodzić na serduszkach. Tak, wiem, w telewizji są lepsze. No, są lepsze, a na YouTubie jakie są zarąbiste, lepsze są. Nie ma opcji, lepsze, lepsze. No, ręcznik, Rockland, już trzeci rok ze mną. Bo w górach trzeba mieć ręcznik, bo tu się człowiek myje na podejściach. Za uszami najwięcej, pod pachami. Wiecie jak jest. Ręcznik trzeba mieć ze sobą. Jest cesolepce. Cesolepce, co ty. Pojedziesz do Zakopanego, pójdziesz na Krupówki, zjesz se, jeszcze se popatrzysz, wiesz, wyżej niż tu. Ciupagę se kupisz, zabytkowy kieliszek, rozumiesz, Zakopca. No, z napisem czysto, zimno i piekno. I cepeliantom dajcie zarobić w Zakopanem, hej.
opowieści ze schroniska. Słuchajcie, siedzi rodzinka. Wynikało z tego, że spali pod namiotem, z tego co opowiadali. No i jeden się śmiał z drugiego, że nie potrafi zapalniczką rozpalić ognia. Mówi mu tak, ty, jak pada deszcz z jednej strony, to ty musisz zbierać drewno z drugiej strony tego drzewa, bo tylko z tej strony pada na to drzewo. Opowieści różnej treści po prostu. Ludzie są fajni. Opowieści ze schroniska, ciąg dalszy. Siedzi rodzinka i zamówiła jedzenie w schronisku. I nie wiem, czy to był tata, wujek. No za 12 zł to u nas to ja bym miał. I wymienia tam, co by miał, nie? A mama rodu mówi, ale inflacja jest. Za 12 zł to może bym ugotowała obiad dla trzech osób. No, ale w góry trzeba wywieźć, wynieść. Za 12 zł zupa. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ja nie wiem, schroniska. No, ale jak się wybieracie w góry, to liczcie się z tym, że w schroniskach jest nieco drożej niż na dole. A zawsze możecie zejść na dół i coś zjeść, jak nie nocujecie w górach. W górach wszystko wszystkich boli. Właśnie opowieści ze szczytu. Tam jak słuchałem, to ten ma obtarty palec, tamten piętę, tamtego boli to, tamtego boli tamto, tamtego boli siamto. Ale najciekawsza opowieść była rowerzystów, którzy wjechali na szczyt w 3 osoby i jeden zapytał, da się tu wjechać bez wspomagania? A drugi mu odpowiedział, to znaczy, że chcesz wyłączyć elektryczne wspomaganie w rowerze? Słuchajcie, technologia po prostu bije nas wszystkich na głowę. No dobra, zacznijmy omawiać funkcję od haka właśnie. To był hak wymyślony do przenoszenia paczek, do przenoszenia ładunków, bo dawniej paczki były sznurkiem zawijane. Do tej pory zresztą tak jest, nie? I tu jest ta dodatkowa funkcja. Możecie sobie wrzucić igłę z nicią. Dlatego to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ja igły i nici już nie noszę w moim EDC, a nie ukrywam, że mając to w Victorinoxie, w którym to nie wypada w żaden sposób, jest to dla mnie na tyle wygodne, że myślę, że warto polecić taką funkcję. Nożyk się zaklikuje fajnie i wszystko jest w porządku. Standardowe wyposażenie każdego Victorinoxa, czyli penseta,
wykałaczka. Tutaj dodatkowo w plusie mamy jeszcze długopis napełniany ciśnieniowo. Korkociąg zaopatrzony w śrubokręt. W tej chwili Wiktorinox wypuścił serię takich małych śrubokrętów. Ja mam ten, który mi się najbardziej przydaje w codziennym życiu, czyli do ewentualnie naprawy okularów. Rzeczony korkociąg, w którego można wkręcić ten oto śrubokręt lub na przykład zestaw startowy do rozpalania ognia. Szpilka, z której można zrobić doskonały haczyk na ryby. Survivalowy. A teraz przód Wiktorinoxa. Typowy gentleman, czyli otwieracz do puszek, który, tak jak mówiłem, można przystosować do przecinania drutu. Doskonale sobie z tym radzi. Można także zrobić z niego nóż łyżkowy. Doskonałej jakości nóż łyżkowy. Otwieracz do butelek z dużym śrubokrętem. Oczywiście otwieracz tutaj jest do puszek z małym śrubokrętem. Przyrząd do zdejmowania izolacji. W jaki sposób zdejmować izolację? Naciąć naokoło małym nożykiem w ten sposób, że tutaj wsuwacie kabelek i włożyć ten kabelek, przewód do tego i zdjąć po prostu na zasadzie szarpnięcia. Co jeszcze ten scyzoryk ma? Duże ostrze, piłę i tutaj właśnie w tym modelu są dodatkowo nożyczki sprężynujące, które fajnie się tutaj zamykają, zatrzymują na tym, jak widać. I tu wszystkie funkcje, które ma Wiktorinox Huntsman Plus. Są różne szkoły rozpalania Wiktorinoxem. Niektórzy rozpalają właśnie używając szydła, które się tępi oczywiście. Niektórzy piłują tutaj do kąta 90 stopni otwieracz, co moim zdaniem jest trochę bez sensu. Niektórzy rozpalają tak, ale tutaj trzeba uważać, żeby się nam piła nie złożyła na palce, nie? Natomiast robiąc to w ten sposób, który Wam pokazałem, czyli opierając piłę i mając tutaj pole do pracy, tak naprawdę, możemy bez problemu krzesać, nie mając ryzyka, że ta piła nam się w jakikolwiek sposób złoży. Tak jak Wam powiedziałem, odkąd mam scyzoryk Huntsman Plus, zastąpił on scyzoryk Camper, który był nieodzownym moim kompanem przez wiele, wiele lat. Jestem z niego mega zadowolony. Oczywiście Wy będziecie mieli możliwość popracowania tym narzędziem na 7 złazie bushcraftowym na Potrójnej, na który serdecznie zapraszam. Będą tam właśnie poruszane zagadnienia narzędzi w survivalu. Małych narzędzi, które są wszędzie dostępne, które są proste w użyciu i zarazem bardzo, ale to bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o takie użycie survivalowe, no bo tak naprawdę scyzoryk to jest narzędzie wielofunkcyjne, zwłaszcza scyzoryk Wiktorinoxa. A jeżeli mamy go ze sobą, możemy go całkiem spokojnie nazwać naszym nożem survivalowym. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo z gór. Mam nadzieję, że widoki Wam się spodobały. Były piękne, tak nawiasem. Na żywo wygląda to zupełnie inaczej, dlatego właśnie wybrałem takie piękne miejsce na nasz złaz,
jakim jest Potrójna. Magiczne miejsce. Tak w ogóle serdecznie zapraszam. Zostańcie w duchu i zapraszam w piękne Beskidy na nasze szlaki.